Ja doszedłem do wniosku, że w Polsce nie mam możliwości, żeby się na kimś oprzeć, na jakiejś organizacji, na jakichś ludziach, tylko skoro są drzwi otwarte, trzeba sięgać po systemy szkolenia, te, które się sprawdziły. Miałem różne pomysły, ostatecznie wybór padł na Barcelonę. Barcelona od wielu lat pokazuje, że jest najbardziej efektywna w systemie szkolenia młodych piłkarzy. My pracujemy 4 lata, czyli jest to niewiele, jeżeli bierze się pod uwagę system szkolenia, że to wymaga tej cierpliwości jednak, nie? Pewnego dystansu czasu. 4 lata jest bardzo krótki okres czasu, a 2 lata uczestniczymy w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Polską Federację. To jest bardzo mało, to jest bardzo mało, a już widać pewne efekty. Ta działka przez kilkadziesiąt lat była nieużytkowana bądź użytkowana tylko częściowo i my z własnych środków i środków pozyskanych od różnych sponsorów inwestujemy tutaj. W tej chwili mamy 2 pełnowymiarowe boiska z oświetleniem, jedno sztuczne, sztuczną nawierzchnię, drugie z naturalną. Mamy halę pneumatyczną o powierzchni 2,5 tysiąca m², sterowaną komputerowo, bardzo nowoczesną. Mamy potężny gabinet fizjoterapii, salę ćwiczeń dla zawodników, którzy są po kontuzjach i w okresie takiej rehabilitacji. Generalnie w tym projekcie jest 5 inwestorów. Ja jestem głównym inwestorem i 4 moich kolegów. I cały czas staramy się tę bazę rozbudować tak, aby każdy metr tego gruntu był właściwie wykorzystany na realizację celów sportowych, celów publicznych. Taki jest nasz cel. Jeżeli chodzi o budżet, budżet opieramy o 3 źródła przychodu. To są wpłaty rodziców, one stanowią 60% budżetu. 30% pozyskujemy w ramach działalności własnej szkoły i 10% pozyskujemy z rynku. Teraz koszty, zatrudniamy 46 trenerów. Są fizjoterapeuci, opieka medyczna, psychologiczna. Jest to około 60 osób. No oczywiście płacimy do Barcelony za współpracę i za system szkolenia. To jest kwota 100 tysięcy euro rocznie. Dostajemy program, dostajemy dyrektora, który tu pracuje, jest opłacany przez Barcelonę. Szkolą nam trenerów i mamy jeszcze prawo do używania znaku. Również w celach marketingowych. W strukturze klubu działa jeszcze nowo powołana komórka do spraw transferów. Dzisiaj to się mówi pośrednik piłkarski. My jako klub jesteśmy takim pośrednikiem piłkarskim. Zatrudniamy tutaj fachowca, który się tym zajmuje i który prowadzi rozmowy i kontakty z różnymi klubami. W tej chwili system rozgrywek w Polsce dla młodych zawodników jest na tyle dobry, że taki chłopiec, jak jest utalentowany, może się wypromować właśnie przez ten system rozgrywek. To jest Ekstraliga na poziomie Mazowsza, to jest Centralna Liga Juniorów dla chłopców starszych i myślę, że to jest wystarczające, aby się dobrze pokazać, aby zaprezentować swoje możliwości. Nasz bramkarz Marcin Bułka wrócił z testów w Górniku Zabrze i otrzymałem zwrotną informację, że te testy znakomicie wypadły, że Marcin się pokazał tam z dobrej strony. Myślę, że to jest sprawa krótkiego okresu czasu, żeby Marcin poszedł do jakiegoś dobrego klubu polskiego czy zagranicznego. Myślę, że to też jest promocja naszej szkoły. To jest efekt naszej pracy, ponieważ Marcin jest od początku, od 4 lat w tej szkole. Byłem na testach w Górniku Zabrze.
Trenowałem tam zespołem Ekstraklasy. Dużo doświadczenia dla mnie, jak dla młodego jeszcze nie bramkarza. Ale naprawdę, bardzo fajnie. Podobną zawrót Ciebie chcą. Jak już się do tego odniósł? No zobaczymy w zimę. Ja nadal ciężko pracuję, twardo stąpam po ziemi i jeszcze się okaże, co będzie w przyszłości. Oponenci nasi mówią, że ja pracuję na rzecz Barcelony. To nieprawda. My jesteśmy polskim klubem, pracujemy na rzecz polskiej piłki nożnej, na rzecz polskiej reprezentacji. I ja bardzo wierzę w to, że my przyczynimy się swoją pracą do rozwoju polskiej piłki nożnej. Bardzo wierzę w to, że moi chłopcy będą grali w reprezentacji, że będą grali w dobrych klubach.